Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hoodlum Havoc na Game Boy Advance. Ale tak, na początek mam synchronizację, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jak widzicie, jak słyszycie, właściwie pomidora nie ma, niestety, ale cóż. Więc pójdźmy do tych tinsinów. Brawo Rayman! Udało ci się przejść. Albo możesz przejść. Więc przechodzimy. Oczywiście tego drugiego dodatkowego zadania z nie będę robił, ponieważ to ono jest po prostu dla mnie za trudne. Jestem lama. Tak, przyznaję. Magma Kosm. Wiesz, to już jest ostatni świat. Tak szczerze powiedziawszy. Ale tu biało. Rzeka ognia. Zapowiada się ciekawie. To mi bardzo przypomina sanktuarium. Ognia. Skąd ja to znam? Nie no, sanktuarium ognia pełną parą, ale nie, świątynia ognia i lawy, czy jakoś tak. Dobra. Tam, wy ten tego boicie się. Dobra, tu jakiś ser leci. Goddammit! Kurde! Nie udało mi się. I tak, ludzie. Przypominam o konkursie. Jak kiedyś tam zapowiadałem z odnośnie Sonic Chronicles 2. Tak, będę to powtarzał przez cały tydzień praktycznie. Po to, żeby każdy mógł wiedzieć o nim. Link będziecie mieli prawdopodobnie, mam nadzieję, że wstawię do opisu. A jak nie, to będzie źle. Będę powiedział, że bardzo źle. I planuję też... Tak, wiem, że nawet powtarzam, ale ja chcę to powiedzieć we wszystkich seriach, żeby każdy wiedział o co kaman. Więc planuję również serię longplayów z Raymana 3. Bez wersji Game Boyowej. Bez wersji na Game Boy Advance, może tak. Ponieważ z niej robię Let's Play jak na razie. A z Raymana 3 normalnego zrobiłem już Let's Play, więc może kiedyś z wersji Game Boyowej też się pojawi. Nie na 100 Pro, ale będzie. Nie na 100 Pro, ale możliwe, że będzie. Może w wakacje zrobię. Ale nie jestem pewien. I te longplaye byłyby z wersji na peceta po polsku, oczywiście. Wersji na GameCube'a. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się tak zachciało. Po prostu chciałem, abyście zobaczyli też dobrą angielską wersję. Albo może inaczej. Dobrą grę, w której jest angielski dubbing. Oraz z Raymana 3 HD na PlayStation 3. Z tych dwóch... Będę się starał, aby one były w 60 FPS-ach, ale tego niestety nie mogę obiecać. Jeżeli chodzi o wersję GameCube'ową. Może z wersji HD coś by się tam wytentegowało, ale no niestety GameCube'owa może nie mieć tyle szczęścia. Bo w końcu... Ja nie mogę. Tyle przed checkpoint. bo chciałem też, żeby to było w 720p. No i to jest właśnie szkoda, bo o ile wersję normalną, czyli z peceta,
dałoby się tak zrobić, czyli 60 FPS w 720p, to HD to nie wiem dokładnie, bo 576i się włącza, więc nie wiem jak to mogę zrobić. Ewentualnie też... co? Nie wiem, po prostu jak na razie macie tylko takie zawiadomienie. Te longplaye by się pojawiały pod koniec miesiąca, czyli ponieważ tak sobie obliczyłem, akurat zostało 3,5 miesiąca do wakacji, to stwierdziłem sobie, a zrobię takie, taką miniserię. Więc... wersja PC-towa pojawi się 31 marca. Prawdopodobnie, może, mogą się jakieś opóźnienia dać, ale data taka początkowa to jest 31 marca. Później, 30 kwietnia pojawiłaby się wersja GameCube'owa. I później, czyli 31 maja, pojawiłaby się wersja wersja HD. Więc taki jest plan obecny. Obecny plan tak zakłada, o. Jak będzie coś zmienione, to dam wam znać. Bo niestety ja to ja niestety nie jestem jakiś wróżbita macie i nie mogę przewidzieć wszystkiego. I tak wiem, że to całe wróżbictwo to jest praktycznie bzdura. Aczkolwiek wierzę w magię, to we wróżbictwo niezbyt wierzę. Albo niezbyt mi się chce wierzyć. Mam zbyt dużo praktycznie rzeczy na głowie, żeby wierzyć w wróżbictwo. Dobra. Easy. Ogólnie teraz zmieniłem kompletnie sterowanie. Dzięki czemu jest troszkę lepiej, ponieważ teraz steruję samym Wiilotem bez nunchucka, czyli steruję teraz strzałkami, a nie gałką analogową, co jest znacznie lepsze, bo jeżeli choć trochę mnie znacie i jakieś moje let's play'e z gier 2D oglądaliście u mnie, to wiecie, ale to wiecie, że ja na serio nienawidzę... Jasny gnit. Że ja nienawidzę sterowania gałką analogową w grach 2D. Tak samo jak to mam na przykład z Sonic Generations. Gdzie jest tam granie klasycznym Sonikiem i ja po prostu nienawidzę tam sterować analogiem. Aha, świetnie. Dobrze, że chociaż tutaj się już odradzam, nie na początku poziomu, bo byłoby słabo. Zbytnio się skupiam na gadaniu, znaczy tak. Skupienie na gadaniu tutaj akurat jest jak najbardziej potrzebne, no jak już let's play prowadzę. Ale no, też trzeba się troszeczkę skupić na graniu. Żeby po prostu trzeba to dzielić te dwie rzeczy. God damn it. No cóż. Czasem tak bywa, że się umiera. To było takie głębokie. Wiecie, no ja chyba powinienem rzucić w ogóle let's playowanie sobie, tylko ja powinienem filozofem zostać. Gdybyście mnie później w książkach od historii stowali. Już może lepiej nie, bo jakieś moje zboczone teksty by wyszły. Ja tak sobie teraz wyobrażam, co by było jakby w takich przedszkolach cytowali moje teksty zboczone na przykład. O jeje. Nie, to byłoby grube, ale
Przyznam, gdybym coś takiego usłyszał, to bym się zaczął śmiać. Ale nie wiem, czy bardziej śmiało się z głupoty rodziców, że coś takiego mówią dzieciom, czy z głupoty nauczycieli, że coś takiego mówią dzieciom. Nie wiem, z czego bym się bardziej śmiał. O. Dobrze! Czy to już koniec? Nie. I ogólnie teraz to UJ znacznie mi się lepiej struje. Prawdopodobnie to już będzie tak zawsze, że będę. Gotowe? No! To będę sterował Wilotem. Oczywiście do czasu, gdy nie załatwię sobie jakiegoś innego lepszego komputera. Innego lepszego kontrolera. Czyli na przykład klasycznego kontrolera albo oryginalnego GameCube'owego. Bo waham się między tymi dwoma. No fakt. GameCube'owy kontroler by praktycznie pasował do wszystkiego, tylko że no właśnie. Wiesz, właściwie nie ma aż tak dużo gier, które by nie obsługiwały. W sumie to chyba bardziej mi się opłaca GameCube'owy kontroler kupić. Tańszy jest chyba nawet. Więc nie wiem. Bo co ja tu najbardziej patrzę, bo GameCube'owy kontroler, no to jest przewodowy, to chyba wiadomo, ale problem z klasycznym kontrolerem jest taki, że o ile jest, no praktycznie mówiąc, no bezprzewodowy, i dlaczego mówię praktycznie, to zaraz się dowiecie, to trzeba go podłączyć do Wiilota, żeby w ogóle działał. I to jest właśnie ta kwestia pseudoprzewodowy, bezprzewodowy. Ponieważ na Wiilot jest bezprzewodowy, ale. No. Tak niestety też to trochę Nintendo źle, szczerze powiedziawszy, wykorzystało. Jak na moje. Nie przemyślało tego do końca Nintendo. Dobra. W ogóle jaka logika? Śliwka może po lawie pływać. O, nowy power-up dostajemy. Jano powiedział mi, że to miejsce będzie trudne. Albo że będzie po prostu trudne do. Wiecie. Do dalszej gry. Nie wiem. Miał rację. Ale jeśli zjesz niebieskie lumy, będziesz mógł latać. Jak helikopter. To sprawi, że rzeczy będą znacznie łatwiejsze. Powodzenia. Mówisz, że będę mógł latać? Wspaniale, dzięki. Dobra, oczywiście nie tłumaczę wyjaśnienia kontrolek, bo to jest zupełnie niepotrzebne. No i dobra. Ale to duże. Dobra, czyli praktycznie to tak samo działa jak w Raymanie 1. Też były tam takie lumy, dzięki którym można było latać. No jest nawet pasek, dzięki którym możemy latać. Znaczy pokazany nasz czas, w jakim możemy latać. Ej, nic nie wcisnąłem. Underlands. Jak Undertale. Haha. A, tu mamy nieskończone latanie. Aha, czy ja mogę w każdym momencie puścić przycisk i wtedy on opada. Dobra. A mogę uderzać? Mogę uderzać, dobra. A w normalnej grze tak nie mogę. Że sobie tak spadam i mogę uderzać. Nie, to wtedy Rayman przerywa lot. No cóż. Nie będę się tutaj gryzł. Oż ty. Janku. Dobra. To nie było zbyt pomocne.
No, to było. Dobra, okej, nie widziałem przez chwilę, nie Raymana, znowu go nie widzę. I przepraszam bardzo, gdzie ja mam teraz iść? Czuję się oszukany. A, dobra. Po prostu o jeden krok za daleko. Poszedłem. Nie, nie, ja się boję, czy ja przypadkiem nie spadnę na swoją śmierć nieuchronną. Jeżeli oni... Jeżeli te kurczaki zombie, tak, przypomniałem sobie ich nazwę, kurczaki zombie mnie zaatakują. No tu teraz... Boże, się boję. Boję się dotykać ścian, boję się dotykać sufitu. I podłogi, to już jest paranoja, ludzie. Ou. Dobra. Bez szwanku to przeszedłem. Okej. Okay. Ale jestem teraz po prostu, czuję jakby miał motyle w brzuchu. To jest stres. Naprawdę, ty już nie masz szans na to, na pomyłkę. Dodatkowo tu nie masz checkpointu, więc... Jeszcze bardziej przerąbany. Dobra, znikaj. Rozumiem, że to teraz zaczynam coś na rodzaj labiryntu. O kurde. Dajcie mi na coś, co mógł... Dajcie mi coś, na co mógłbym stanąć na zwyczajnym świecie. Bądź stanąć byłaby bardzo dobra. Lubię bądź co bądź stać na... mocnym gruncie. To jest przyjemne, polecam. Jest. Ej, André! To był André! Aha, czyli nie spadamy, spoko. Ej, załatwiliśmy André, skończyliśmy grę. Nie no, żartuję. Tak dobrze nie ma. Ła. Jeszcze robot pirata mi tu dajecie, serio? Nara. To było dobre. Dobra, jestem o jednym życiu. Jestem posrany kompletnie. Ale... No spoko. Co ja to ryzykuję w ogóle? Zobacz, tu nie idziemy. Nie. Wiem, że teraz mam checkpoint, ale... Bądź nie chciałbym umierać. Dobra. God damn it! Dobra. Uważaj na czarne... na mroklumy. Muszę powiedzieć czarne lumy. Przyzwyczajenie. Ta gra już robi aż tak ze mną źle. Dobra, czyli mam po prostu tych bomb unikać. Tamtej klatki już prawdopodobnie nie ma, bo ją zniszczyłem. A klatki i... Aha, jeszcze mi nie przyszedł statek, tak by the way. Do tego... Muszę się jeszcze gimnastykować tutaj, żeby cokolwiek do was mówić. Ale spokojnie, spokojnie. Goddammit. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze w tym tygodniu będzie ten statek, jak mówię. Moje prawdopodobnie już na Sonic 25 albo na Ratchet & Clank już powinien być. Znaczy no, Ratchet & Clank nagrywam w niedzielę właściwie, więc... Uff. Więc... nie wiem, na Raymanie następnym już na 100% powinien być. Tu już jestem
Tu już mogę być pewien, ale nie byłbym jeszcze aż taki pewien. Może tak. Zawsze jest niestety ta... może nie nadzieja, kurde, jakby to powiedzieć. Ta obawa, że jednak może coś pójść nie tak i nie przyjść w porę. No znowu ten kurz. Cześć kurz, chodź ze mną. Lecisz! Leciał kurz. God damn it. Spokojnie, jeszcze mam 10 minut filmu. Na spokojnie, to się zrobi. Powolutku, pomalutku, po cichutku, żeby się nic nie stało. Dobra, myk. Chodź tu, kurzu. I papa. Aha, wiem, czego nie zrobię. Myślałem, że to było nieważne praktycznie. Że ja nie muszę tego warunku spełnić, że ten przycisk włączam. A tu proszę. A tu trzeba. No ja się tego nawet nie spodziewaliście. A jednak. Miałem już te... O ja nie mogę, jak to nie fair jest. Życie jest nie fair. Dobra, nie mogę się głupio wchrzaniać w bomby. Bo to mnie zgładzi. Dobra, tu będzie klatka, oczywiście. Dziękuję. O kurde, jak się wystraszyłem. Już myślałem, no świetnie, zdobyłem klatkę i umrę teraz. A to proszę, taka heca. Ja się zauważyłem, że taka... Znaczy, zauważyłem, już praktycznie od dawna to zauważyłem, ale... Tak mnie naszą na myśl, że bądź co bądź Rayman 3, a Rayman 3 na Game Boy Advance strasznie się różni. Może nie nawet całą fabułą, ale bądź co bądź też tym, że Rayman nie ma żadnych mocy puszek. Też, bo nie wiem, czy w ogóle ktoś z was zwrócił na to uwagę, że nie ma tu, że jeszcze ani razu się tu nie pojawiła puszka, która daje nam jakieś magiczne umiejętności. Tak, teraz się pojawiły niebieskie lumy, ale to nie jest to samo, co puszka z Raymana 3. Oż ty! Dobra, mam 2 zawsze HP. Znaczy zawsze. Nie zawsze, ale no w większości powiedzmy. O nie, nawet mi nie mówcie, że gdzieś tam był jeszcze jakiś przełącznik. To jest spoko. Okej. Okay. Fajnie, ale co mi po checkpointie, kiedy mam jedno życie? O. Ale nie, to jest taka hamowa, że masz jedno życie, docierasz do checkpointa. No świetnie. Wiele mi to daje. I akurat teraz muszą dawać ogranicznik, kiedy ja po prostu tak... Nie, spokojnie. Dotarłem tam 4 minuty, jeszcze mam 6, to tyle mi starczy. Na szczęście nie muszę już żadnej klatki rozwalać, to jest świetne. Mogę mieć w pupce lumy. Żółte, rzecz jasna. Chyba, że się trafią białe. W
wtedy już nie mogę mieć w kupie. Bo to, bo jest trochę zbiałe, bo my to są tutaj bardzo dobre, bym powiedział nawet. Nie w kwestii smakowej, bo jakoś nie próbowałem, ale no. Ale no, nie wiem. Nie wiem, jak smakują. No, może mi powiecie. O, pytanie na dziś. Jak sobie wyobrażacie, jakby smakował Loom z Raymana? Czy? Albo dwójki. No w sumie to jest samo, ale... Dobra, nie wiem, może macie jakieś inne wyobrażenie, jak... Jakby smakował Loom z Raymana dwójki, a jak Loom z Raymana A jak Loom z Raymana dwójki, a jak z Raymana trójki. A może też powiecie, jaki Loom byłby wasz ulubiony? Jakie by miały smaki? O! Bo przypominam, że Loomów jak na razie było zielony, czyli checkpoint, teraz niebieski. Budować nam latanie, czyli to teraz żółty, no, żeby zbierać, i czerwony na odnawianie życia. Już chyba żadnego innego nie było, o ile sobie przypominam. No jeszcze są mroklumy, ale no... No w sumie mroklumy też możecie powiedzieć, jak sobie wyobrażacie, jakby smakowały, gdyby były jedzeniem. Czy właściwie były jeszcze jakieś? Nie przypominam sobie, że były jeszcze jakieś. Przecież mam dziwne wrażenie, że o czymś zapomniałem. No takie dość niepokojące bądź co mam wrażenie. Dobra, jest bez przełącznik. Goddammit. Przelatuję oczywiście nad tymi smyjorami i lecimy. Na szczęście mam teraz jeszcze jedno życie, ale nie chciałbym go stracić. Mamy dwa, ale po co tą liczbę zmniejszać w końcu? A tym razem mnie nie rozwalisz. Dobra. Dobra. Uż. A i ogólnie ta seria Long Playów jest związana z... bodajże 13-leciem chyba mówię, 13-leciem. O kurde. God damn it. Dobra, spokój. Związany z 13-leciem Raymana trójki, tak wiem, trochę dziwnie, ale no... Bądź co bądź, nie chce mi się czekać 2 lat na to, żeby... A, dobra, dobiegłem! Dobra. No tak jakby nie fajnie. Dobra. No nie! W tym samym miejscu, kurde. Chyba nawet przez to samo. Dobra. To dobre. Więc tak, 13-lecie Raymana trójki jest w tym roku. Ach, szczerze mówiąc, ja już myślałem, że jest 10-lecie, bo myślałem, że ta gra wyszła w 2006 roku. A tu proszę, 2003 jednak. Byłoby śmiechowo. Ale no cóż, no niestety gra mi takiego psikusa zrobiła, że wyszła w 2003 roku. No niestety. Taki psikus gra mi sprawia. Dobra. Staram się nie zginąć ani razu, żeby ewentualnie mieć 2 próby przy ewentualnym zginięciu. Na
że tak powiem, są w końcu praktycznie. Pyk. Goddamit. Ale spoko, spoko. Wbijmy sobie w nóż w oko. Dobra. Easy. Teraz ja cię okaleczę. Haha. Dobra. Ja się mam na baczności, spokojnie. Ja sobie radę dam. Emocje jak na zbieraniu pożyczek, ludzie. Mówię wam. O Boże! Zawał. Więc tak, ludzie. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Za tydzień oczywiście następny odcinek. Jutro będzie Sonic Adventure DX. Tak? Dzisiaj jest poniedziałek. W ogóle ja dzisiaj nie wiem, co jest. Poniedziałek, tak, fajnie. Za tydzień będzie Rayman 3 na Game Boy Advance. Jutro będzie Sonic Adventure DX. W piątek oczywiście zapraszam was na Sonic 25 na moim hitboxie z Sonic 4 epizod 2. I to chyba będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.